Byłem na szczycie swojego zawodowego rozwoju. Jako pilot śmigłowca spełniałem swoje marzenie o lotach nad pięknymi krajobrazami. Każdy dzień spędzony w powietrzu był dla mnie niezwykłą przygodą, w której czułem się wolny i pełen ekscytacji. Byłem przekonany, że to samo dotyczyło mojego życia osobistego. Pewnego słonecznego dnia postanowiłem zabrać moją ukochaną, Ewę, na romantyczny lot nad malowniczymi górami. Chciałem, żeby to było niezapomniane doświadczenie, które umocni naszą więź. Wznieśliśmy się w powietrze, czując delikatne kołysanie śmigłowca i podziwiając piękno krajobrazu, który migał pod nami. Patrzałem na Ewę i widziałem w jej oczach zachwyt i radość. Wiedziałem, że to był najlepszy pomysł, jaki miałem. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, jeden z silników śmigłowca przestał pracować. Serce zaczęło mi walić jak oszalałe, ale musiałem zachować spokój i działać szybko. Wszystko działo się tak szybko, że wydawało się, jakby czas zwolnił. Próbowałem utrzymać kontrolę nad maszyną i poszukać odpowiedniego miejsca na awaryjne lądowanie. Ostatnie chwile przed lądowaniem były chaotyczne i pełne adrenaliny. W końcu zdecydowałem się na lądowanie w niedalekim lesie. Przygotowałem Ewę na tę gwałtowną zmianę, podając jej instrukcje i zapewniając, że wszystko będzie dobrze. Po chwili lądowaliśmy na miękkim, ale nierównym terenie. Śmigłowiec zatrzymał się, a ja odechnąłem z ulgą. Spojrzałem na Ewę, widząc na jej twarzy mieszankę strachu i ulgi. Oboje wyszliśmy z wypadku bez większych obrażeń, choć byliśmy przerażeni tym, co się wydarzyło. Po wypadku, gdy odzyskiwałem siły, zdałem sobie sprawę, że nie czuję prawej strony mojego ciała. Doktorzy potwierdzili, że doznałem uszkodzenia rdzenia kręgowego i nie będę w stanie poruszać się jak dawniej. Byłem sparaliżowany od pasa w dół. To było szokujące, jak gwałtownie moje życie się zmieniło. Ewa była przy mnie przez pewien czas, odwiedzając mnie regularnie w szpitalu. Na początku wydawało się, że jest zaniepokojona moim stanem zdrowia i troszczy się o mnie. Wspierała mnie, trzymała za rękę i słuchała moich obaw i lęków. Jednak z czasem zauważyłem, że coś ją dręczy. Jej uśmiech był coraz rzadszy, a spojrzenie pełne smutku. Zaczęła unikać trudnych rozmów i wyglądała, jakby miała coś na sercu. Moje własne cienie nieszczęścia przyćmiły moją zdolność do dostrzeżenia, że Ewa również zmaga się z własnymi demonami. Pewnego jesiennego popołudnia, gdy zostałem wypisany ze szpitala i wróciłem do mieszkania, Ewa wezwała mnie do siebie. Miałem nadzieję, że to moment, na który tak długo czekałem, moment, w którym powiedzielibyśmy sobie tak i zaczęlibyśmy planować naszą przyszłość razem. Gdy przekroczyłem próg jej mieszkania, natychmiast zauważyłem, że coś jest nie tak. Ewa siedziała na kanapie, a jej twarz była blada, wyrażając smutek i lęk. Wiedziałem, że to nie jest zwykła rozmowa. Marcin, muszę z tobą porozmawiać, westchnęła Ewa, jej głos drżał. To dla mnie trudne, ale nie mogę być z tobą. Nie potrafię żyć z kaleką. Przepraszam. To, co usłyszałem, było jak uderzenie pioruna. Moje serce rozpadło się na tysiące kawałków. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszałem. Ta kobieta, którą kochałem i na której mi zależało, właśnie mnie odrzuciła w mojej najtrudniejszej chwili. Wiedziałem, że nie mogę zatrzymać jej, jeśli tak bardzo chcę odejść. Ale ból, który przepełniał moje wnętrze, był nie do zniesienia. Czułem się porzucony, bezsilny i samotny. Moje serce krzyczało, ale nie było nikogo, kto by mnie usłyszał. Po szokującym porzuceniu pogrążyłem się w ciemności. Nie potrafiłem zrozumieć, jak ktoś, kogo kochałem, mógł tak mnie odrzucić w najtrudniejszej chwili. Moje dni stawały się ciężarem, a noce pełne bezsennych snów. Czułem, że moje życie straciło sens. Jednak gdzieś głęboko w środku pojawiła się iskra determinacji. Wiedziałem, że muszę walczyć, zarówno dla siebie, jak i dla tych, którzy wierzyli we mnie. Zacząłem uczęszczać na intensywną rehabilitację, aby zająć się swoim fizycznym i emocjonalnym zdrowiem. Tam poznałem Adriana, byłego żołnierza, który również przeszedł przez traumę i zmagał się z własnymi ograniczeniami. To spotkanie okazało się przełomowe. Adrian stał się dla mnie wsparciem, które tak bardzo potrzebowałem. Byliśmy podobni,
obaj musieliśmy stawić czoła naszym największym wyzwaniom. Spędzaliśmy godziny rozmawiając o życiu, nadziejach i dążeniu do odbudowy po upadku. To właśnie dzięki Adrianowi poznałem również grupę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Tam spotkałem innych ludzi, którzy przeszli przez podobne trudności. Byli to ludzie silni i inspirujący, którzy wiedzieli, jak radzić sobie z porzuceniem i wewnętrznymi demonami. Dzięki ich otwartym ramionom i wsparciu zacząłem wierzyć, że niepełnosprawność nie definiuje mojej wartości jako człowieka. Byłem częścią społeczności, która zrozumiała moje doświadczenia i dawała mi siłę do walki. Choć życie wydawało się stracone, postanowiłem nie pozwolić swojej niepełnosprawności zniszczyć mojego ducha i pasji. Zamiast tego, zacząłem eksplorować różne możliwości, które leżały przede mną. Jako pilot, zawsze czułem się związany z naturą i pięknem krajobrazu. Teraz, zmuszony do pozostania na ziemi, odkryłem nową pasję w sztuce. Zacząłem rysować i malować krajobrazy, które zawsze fascynowały mnie w locie. Poprzez sztukę mogłem wyrazić swoje emocje, przekazać moje doświadczenia i odkrywać nowe wymiary twórczości. Dodatkowo, dzięki pomocy Adriana, zacząłem trenować siłę fizyczną. Uczyłem się korzystać z wózka inwalidzkiego, aby odzyskać niezależność i sprawność. Początkowo było to trudne i pełne frustracji, ale dzięki wytrwałości i wsparciu Adriana zacząłem stopniowo odzyskiwać pewność siebie i siłę. Odkrywanie nowych pasji i rozwijanie umiejętności stało się dla mnie nie tylko formą terapii, ale także sposobem na odbudowanie mojego życia i znalezienie nowej drogi. Pewnego letniego dnia, gdy przejeżdżałem wózkiem inwalidzkim przez park, zobaczyłem Ewę przechadzającą się z innym mężczyzną. Nasze spojrzenia się spotkały na moment, a w jej oczach dostrzegłem lęk i zawstydzenie. To spotkanie było niewygodne dla nas obojga, ale w tamtej chwili zrozumiałem, że oboje przechodzimy przez nasze własne bitwy. Chociaż byłem ograniczony fizycznie, nie byłem całkowicie zależny od innych. Wózek inwalidzki dał mi możliwość samodzielnego poruszania się i odkrywania świata na swoje własne sposoby. Dzięki specjalnym adaptacjom, które umożliwiały mi kontrolę nad wózkiem, byłem w stanie spacerować po parku i cieszyć się otaczającą mnie naturą. Wzrok Ewy i jej reakcja sprawiły, że poczułem ogromną ulgę. Nie było już wątpliwości, że jej odejście nie było związane z moją niepełnosprawnością, ale raczej z jej własnymi lękami i ograniczeniami. Odkrycie tego dało mi możliwość uwolnienia się od poczucia winy i niepewności. Podniosłem głowę i zdecydowałem, że nie pozwolę, aby to spotkanie zniszczyło mnie. Byłem silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a jej decyzja nie definiowała mojej wartości. Zrozumiałem, że moje życie jest w moich rękach i to ja muszę decydować, jak je kształtować. To spotkanie z przeszłością dało mi siłę, aby spojrzeć w przyszłość z nadzieją i pewnością, że mogę odzyskać kontrolę nad moim życiem i znaleźć prawdziwą siłę życiową. Po tym spotkaniu z Ewą zrozumiałem, że muszę skupić się na odbudowie samego siebie i znalezieniu nowego sensu życia. Opuściłem nasze wspólne miejsce i postanowiłem skoncentrować się na własnym rozwoju. Rozpocząłem intensywną rehabilitację, pracując nad wzmocnieniem mojego ciała i poprawą sprawności fizycznej. Uczyłem się technik przystosowania się do życia na wózku inwalidzkim, rozwijałem zdolności do samodzielnego poruszania się i wykonywania codziennych czynności. To było trudne i wymagało ogromnej determinacji, ale stopniowo odzyskiwałem pewność siebie i niezależność. Podczas rehabilitacji poznałem również innych niepełnosprawnych ludzi, którzy podzielili się swoimi historiami i doświadczeniami. To spotkania z nimi przyniosły mi inspirację i poczucie wspólnoty. Razem uczestniczyliśmy w różnych zajęciach, takich jak warsztaty sztuki, terapia zajęciowa czy sporty adaptacyjne. Te aktywności pomagały nam odkryć nasze ukryte talenty, rozwijać pasje i budować nowe więzi. W miarę jak zdobywałem siłę i pewność siebie, zacząłem angażować się w działalność społeczną. Razem z innymi osobami niepełnosprawnymi założyliśmy organizację non-profit, która miała na celu poprawę warunków życia dla osób z niepełnosprawnościami oraz edukację społeczeństwa na temat ich potrzeb i wyzwań. Byłem dumny, że mogłem przyczynić się do pozytywnych zmian i pomóc innym w podobnej sytuacji. Podczas mojej drogi odbudowy spotkałem również Annę, piękną i pełną empatii kobietę, która pracowała jako terapeutka w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych.
Przez nasze spotkania terapeutyczne zaczęliśmy się lepiej poznawać i odkrywaliśmy wspólne wartości i zainteresowania. Anna była osobą, która mnie akceptowała takim, jakim byłem, i widziała we mnie więcej niż tylko moją niepełnosprawność. W miarę jak nasza relacja się rozwijała, Anna wspierała mnie w dążeniu do mojego pełnego potencjału. Była moim największym wsparciem i przyjacielem, a jej obecność sprawiała, że czułem się kompletny. Razem odkrywaliśmy nowe miejsca, podróżowaliśmy i celebrowaliśmy drobne chwile szczęścia. Z czasem Anna i ja zdecydowaliśmy się na wspólne życie. Nasza miłość i wzajemne wsparcie przetrwały próbę czasu, ponieważ nasza relacja była oparta na wzajemnym szacunku, akceptacji i otwartości. Razem kontynuowaliśmy naszą misję pomagania innym osobom niepełnosprawnym i dawaliśmy im nadzieję na lepsze jutro. Nasza historia była świadectwem tego, że życie po niepełnosprawności może być pełne radości, miłości i spełnienia. Byłem dumny z tego, jak daleko doszedłem i jak wiele przeszkód pokonałem. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale wiedziałem, że mam w sobie siłę, aby sprostać tym trudnościom. Odzyskałem wiarę w siebie i w sens życia. Moja niepełnosprawność nie była już czymś, co mnie definiowało. Byłem człowiekiem pełnym pasji, marzeń i determinacji, gotowym cieszyć się każdym dniem, który przynosił nowe możliwości. To była moja historia o odbudowie i odzyskaniu siły życiowej, która mogła inspirować innych do walki i przekraczania własnych granic.